Metalową kulkę naładowano ładunkiem elektrycznym. Na rysunku poniżej przedstawiono przekrój tej kulki płaszczyzną przechodzącą przez jej środek, punkt D. Wartość natężenia pola elektrycznego w punkcie A jest równa E. Przyjmij, że pole elektryczne może pochodzić tylko od ładunku kulki. Uzupełnij tabelę. Wpisz w puste komórki wartości natężenia pola elektrycznego w pozostałych punktach. Żeby rozwiązać to zadanie, musimy sobie zastanowić się, od czego zależy w ogóle wartość natężenia pola elektrycznego zarówno na zewnątrz, jak i w środku kulki. Na zewnątrz kulki mamy taki wzor, że natężenie pola elektrycznego, czyli E jest równe stała K razy ładunek Q, czyli ładunek, który wytwarza to pole elektrostatyczne przez R kwadrat, czyli przez odległość w kwadracie od środka jakby tego obiektu, czyli w tym przypadku od punktu D. I teraz zauważmy, że nasza wartość jest podana dla punktu A, czyli w punkcie A mamy wartość E, która jest równa tyle. Teraz dla pozostałych punktów widzimy, że y, zmienia się przede wszystkim odległość, tak? Jeżeli chodzi o punkt B, no to jest ta sama stała wartość z, y, stałej K, jest ta sama wartość tutaj ładunku Q, Tutaj nagromadzonego, natomiast jest inna odległość R. Jeżeli sobie zobaczymy, jaka jest odległość od punktu D do punktu A, no to zobaczymy, że to są 3 kratki. Natomiast jeżeli sobie zobaczymy, jaka jest odległość od punktu B do D, to jest 2, 4, 6 kratek. W związku z tym ta odległość jest dwa razy większa. Tak? W związku z tym widzimy, że. W punkcie a mamy wartość e dla jakiejś tutaj odległości r. Natomiast w punkcie b mamy odległość 2r. W związku z tym w mianowniku tak naprawdę mamy 2r do kwadratu, czyli mamy kq przez 2r do kwadratu, czyli kq przez 4r kwadrat. W związku z tym Skoro wiemy, że to coś to jest E, no to możemy zapisać, że to jest E przez 4. Czyli w punkcie B natężenie pola elektrycznego wynosi po prostu 1 czwarta E. Natomiast co z punktami C i D? Dla tych punktów nie obowiązuje ten wzór, ponieważ znajdujemy się tutaj w środku tej metalowej kulki. A metalowa kulka ma to do siebie, że cały ładunek gromadzi się na jej powierzchni. W związku z tym w środku nie mamy tutaj w ogóle ładunku, więc natężenie pola elektrycznego wynosi 0 i wynosi 0, bo nie ma tam ładunku. Jeżeli chcielibyśmy sobie narysować wykres zależności właśnie natężenia pola elektrycznego E od odległości R, no to jeżeli mamy jakąś metalową kulkę o promieniu R, to na jej powierzchni mamy natężenie pola elektrycznego. Tutaj o wartości KQ przez R kwadrat. Jest jakiś punkt. Widzimy, że potem zależność jest jak 1 przez R kwadrat. W związku z tym to maleje, jak oddalamy się od naszego e, tutaj ładunku. Powiedzmy, że dodatnie naładowanego. Jak się oddalamy, no to wówczas e, natężenie pola elektrycznego będzie tutaj malało aż do zera w nieskończoności. Jeżeli to byłby ładunek ujemny, no to e, wykres byłby w ten sposób. Natomiast co się dzieje tutaj, jeżeli jesteśmy wewnątrz e, tej powłoki? No tutaj po prostu ta wartość natężenia pola e, elektrycznego wynosi zero, bo ładunek rozkłada się. Jakby na powierzchni tej metalowej kuli. Nie ma tego ładunku w środku. W związku z tym natężenie pola elektro, elektrycznego, zarówno w punkcie C, jak i w punkcie D, wynosi 0.